Raport wynikowy stado jest dostarczany wszystkim hodowcom po każdym próbnym doju. Wśród wielu interesujących informacji zawiera on też dane o zawartości mocznika w mleku krów. Zanim przejdziemy do kwestii, gdzie można znaleźć takie informacje i do czego można je wykorzystać, zastanówmy się, po co w ogóle hodowca miałby się zajmować kwestią zawartości mocznika w mleku. Powodów jest kilka. Przede wszystkim wysoka zawartość mocznika. Sygnalizuje, że część białka rozkładanego w żwaczu ucieka nam z tego żwacza w postaci amoniaku i jest później przerabiana w wątrobie na mocznik. W takim razie tracimy część białka dostarczanego krowie w dawce pokarmowej. Z drugiej strony, konieczność przerabiania tego amoniaku przez wątrobę obciąża ten organ, który u krowy mlecznej i tak bardzo intensywnie pracuje. I wreszcie, wysoka zawartość mocznika w mleku. Sygnalizuje, że wysoka jest także zawartość mocznika w krwi, a mocznik łatwo przenika do innych tkanek, m.in. do układu rozrodczego, i w rezultacie negatywnie wpływa na płodność krów. Ze wszystkich tych względów, wysoka, zbyt wysoka zawartość mocznika jest niepożądana. Z drugiej strony, bardzo niska zawartość mocznika sygnalizuje, że być może krowa otrzymuje za mało białka w dawce, co może ograniczać jej produkcyjność. Zawartość. Mocznika w mleku może więc być interesującą, wartościową informacją o poprawności żywienia krów, a w szczególności o tzw. bilansie energetyczno-białkowym w żwaczu. Pod warunkiem, że jest to średnia uzyskana dla odpowiednio licznej grupy krów. W praktyce grupy krów liczącej więcej niż 10 sztuk. Nie ma natomiast sensu wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poprawności żywienia na podstawie. Mocznika w mleku jednej krowy, czy na podstawie mocznika w mleku bardzo małej grupy krów składającej się z jednej lub dwóch sztuk. Gdzie możemy znaleźć informację o zawartości mocznika? Jeśli chodzi o najbardziej szczegółową informację, to mieści się ona w tabeli wyniki ostatniego próbnego doju. I tam w kolumnie mocznik jest podana średnia. Średnia ważona, to znaczy uwzględniająca ilość mleka uzyskiwanego od poszczególnych krów, średnia mocznika dla poszczególnych faz laktacji, dla krów, które znajdowały się w poszczególnych fazach laktacji. Jeśli przyjrzymy się bliżej tej tabeli, to się okaże, że średnie, które są tam yy, pokazywane, są prezentowane na kolorowym tle to kolorowe tło wypełniające komórkę, na której znajduje się wartość liczbowa, jest równocześnie oceną tej wartości liczbowej. Sygnalizuje, czy ta średnia jest, czy nie jest prawidłowa, czy mieści się w zalecanych normach. Skąd się biorą te zalecane normy i od czego one są uzależnione? Jeśli spojrzymy na badania naukowe z tej dziedziny, to okazuje się, że u poprawnie żywionych krów zawartość mocznika w mleku zmienia się wraz z upływem laktacji, przy czym pokazywana tutaj na rysunku krzywa jest pewnego rodzaju wyidealizowanym obrazem. Jest obrazem, jaki uzyskalibyśmy dla bardzo wielu krów. Natomiast zawartość mocznika w mleku poszczególnych zwierząt może od tej krzywej dość znacznie odbiegać. Krowy mają duży indywidualny wpływ na zawartość mocznika w mleku. W rezultacie, w praktyce patrzymy nie na taką krzywą, ale na pewnego rodzaju obszar, w którym powinna się mieścić zawartość mocznika. Ten na zielono zaznaczony pas, to jest obszar, w jakim powinna się mieścić średnia, średnia ważona zawartość mocznika, wyliczona dla odpowiednio licznej grupy krów. W praktyce dla grupy krów liczącej więcej niż 10 zwierząt. Co jeżeli ta średnia w obszarze wartości zalecanych się nie mieści? Wysoka zawartość łocznika, jak już wspomniałem, zawsze jest martwiąca, zawsze jest powodem do niepokoju, ponieważ wiąże się z tymi negatywnymi zjawiskami, o których była już mowa. Wiąże się ze stratą białka w żwaczu, wiąże się z obciążeniem wątroby. Wiąże się wreszcie z możliwym obniżeniem płodności zwierząt. Natomiast wartość mocznika niższa od dolnej granicy normy nie zawsze musi być powodem zmartwienia. Jeżeli tylko krowy produkują dostatecznie dużo mleka, to nie ma żadnego powodu, żeby podnosić mocznik tylko dlatego, żeby on był w granicach normy. Z tego powodu Poniżej tych wartości zalecanych jest pewien obszar wartości, które mogą być akceptowane pod warunkiem, że ta niska zawartość białka ewentualna nie obniża wydajności zwierząt. Jak się ma ten obraz, który tutaj nakreśliliśmy, do norm, które wielu z Państwa je, są znane, a które są na przykład wymienione w raporcie wynikowym żywienie w, w RW11? W praktyce rzecz biorąc, te normy odzwierciedlają dokładnie to, co widać na rysunku, tyle że cały przebieg laktacji jest podzielony na przedziały, i dla tych przedziałów podane są pewnego rodzaju sztywne wartości, które na rysunku są zaprezentowane w postaci prostokątów. Także te normy, z którymi jesteśmy obyci, są w pewien sposób schematyzacją tej krzywej, która jest pokazana na wykresie. Jak widać, norma zawartości mocznika jest uzależniona od fazy laktacji i to jest bardzo ważna obserwacja, ponieważ w zależności od tego, w jakiej fazie laktacji krowy są, ta sama zawartość mocznika może być raz uznana za właściwą, a innym razem za niewłaściwą. W przypadku tabeli, o której wspominałem, wyniki ostatniego próbnego doju, ten kolor tła dla poszczególnych faz laktacji ściśle koresponduje z tym, co jest pokazane w tabeli norm. Dla przypadku tu jest wartość 227 wyliczona dla grupy krów, które są powyżej 200 dnia laktacji. Jeśli porównamy to z tabelą, to się okazuje, że to się mieści w granicy, która, w granicy wartości, które są uznawane za dobre, zabędące w normie. Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że znaczenie praktyczne mają tylko średnie i to wyliczone dla dostatecznie dużej grupy. I fakt ten znajduje też odbicie w tej tabeli. Jeżeli średnia dla grupy dla fazy laktacji jest wyliczona z niewielu zwierząt, z jednego albo z kilku zwierząt, to jest to za mała grupa, żeby ta średnia miała jakąś wartość informacyjną. Nie można jej wiarygodnie ocenić. I z tego względu w takim przypadku ta komórka nie ma żadnego wybarwienia, jest pozostawiana biała. To oznacza po prostu, że jakakolwiek byłaby ta wartość, nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć, czy ona leży, czy nie leży w granicach normy, po prostu nie jest dostatecznie pewna. Obok tych wartości mocznika pojawiają się czasem trójkąty. Które, tak jak w całym raporcie, sygnalizują sytuację, w której dana wartość średnia w danej grupie uległa istotnej zmianie. W przypadku mocznika przyjęto, że taka istotna warta wskazania tym trójkątem zmiana to jest 25 jednostek. Nieco inaczej rzecz się ma, jeśli chcemy ustalić, czy zawartość mocznika w mleku krów z całego stada. Mieści się czy nie mieści się w obszarze wartości zalecanych, w obszarze normy. Jak już wspomniałem, to jaki mocznik jest zalecany, uzależnione jest od fazy laktacji. Skoro tak, to nie można ustalić takiego sztywnego przedziału dla całego stada, ponieważ w stadzie są krowy, które są w różnych fazach laktacji. Skoro są w różnych fazach laktacji, to właściwe dla nich są różne przedziały tych wartości zalecanych. W rezultacie nie ma czegoś takiego, jak jedna norma obowiązująca wszystkie stada. Można natomiast pokusić się, i tak to jest w raporcie stado, o wyliczenie zalecanego zakresu wartości mocznika, zalecanej normy dla danego stada i dla danej daty próbnego doju. I takie wyliczenie musi uwzględniać, ile krów było w której fazie laktacji, jakie są normy dla poszczególnych faz laktacji i ile mleka dawały yy, te krowy, ponieważ ta średnia prezentowana w tabeli jest średnią ważoną. Dla przykładu tutaj mamy wykres, na którym są naniesione normy w zależności od fazy laktacji. I naniesione są niebieskie punkty, które prezentują poszczególne krowy. Jak widać, rozbieżność wartości u poszczególnych krów jest duża. Na tym rysunku jest 47 sztuk krów, które przeciętnie miały zawartość mocznika 276 mg na liter. Dla tych krów można uwzględniając te czynniki, o których mówiłem, wyliczyć, jaki powinien być zakres mocznika, w jakim zakresie ten mocznik powinien się utrzymywać. I dla tych akurat zwierząt to powinno być od 195 do 262 jednostek. Jeśli porównamy tą górną granicę z tym, co rzeczywiście wyszło nam jako średnia w tej grupie, to okaże się, że średnia w grupie jest wyższa od górnej granicy normy. Mamy pewne przekroczenie, pewien nadmiar mocznika. Ten nadmiar mocznika jest ważną informacją. Po pierwsze, wskazuje on na to, że tego białka ucieka nam z żwacza więcej niż powinno, i co istotne, umożliwia też nawet określenie ilościowe, ile nam tego białka ubywa, o czym będzie za chwilę mowa. Informacja o zawartości mocznika w mleku krów z całego stada. Jest też prezentowana przekrojowo dla ostatnich 12 próbnych dojów w tabeli wyniki ostatnich 12 próbnych dojów, i tam oprócz średnich też są prezentowane kolorowe wypełnienia komórek, które umożliwiają zorientowanie się, jak zmieniała się zawartość mocznika i czy ten mocznik utrzymywał się w granicach normy czy nie. Jeszcze raz podkreślam, że granice normy w przypadku stada są. Są albo mogą być różne w różnych y, miesiącach i w różnych stadach. Tę informację, którą oglądaliśmy w tabeli, bardziej poglądowo, bo w sposób graficzny, prezentuje wykres, który znajduje się na drugiej stronie raportu stado. Wykres zatytułowany Mocznik. Na tym wykresie widzimy wyniki z sześciu ostatnich miesięcy kalendarzowych. Przy czym niebieskie punkty połączone niebieską linią prezentują te wyniki próbnych dojów, które zostały uzyskane w ciągu tych sześciu miesięcy. Natomiast takie krzyżyki połączone przerywaną czarną linią prezentują wyniki, jakie uzyskano w tych samych miesiącach, ale rok wcześniej. Dzięki temu możemy porównać ewentualnie dzisiejszy maj do maja sprzed roku i na przykład. Wyłowić coś, co jest wpływem sezonu. W przypadku mocznika to się często zdarza. Rozpoczęcie sezonu pastwiskowego powoduje zwykle znaczny wzrost mocznika ze względu na żywienie młodą zielonką. Na wykresie znajdują się też kolorowe pasy. Ten zielony pas reprezentuje obszar wartości zalecanych, reprezentuje normę. Nad nim znajduje się jasno-czerwony pas. Gdzie wartości te są przekroczone, wartości są niepokojące, a poniżej żółty pas z tymi wartościami, które mogą być y, akceptowane. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli nie obniża to produkcyjności zwierząt. Obok wykresu podana jest przeciętna zawartość mocznika w mleku krów z ostatniego próbnego doju. I w sąsiedniej kolumnie średnia zawartość mocznika w mleku krów, jaką stwierdzono w tych ostatnich sześciu miesiącach kalendarzowych. To nam pozwala porównać sytuację obecną z sytuacją, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I podobnie możemy porównać, jak szybko nam ten mocznik przyrastał od, od poprzedniego próbnego doju oraz w całym okresie sześciu miesięcy, które są analizowane. Jeśli chodzi o ocenę, to ona może być dokonana wizualnie. Widzimy, czy punkt danych jest na obszarze czerwonym, zielonym czy żółtym, ale jest ona też dokonywana tutaj bezpośrednio, mianowicie w boksie zatytułowanym wartości zalecane. Podany jest ten zakres, w którym mocznik powinien się mieścić dla stada, a powyżej jest słowna ocena tej wartości, która była w ostatnim próbnym doju. W tym przypadku, ponieważ zawartość wynosi 292, a górna granica normy 256, to mamy do czynienia z przekroczeniem tej górnej zalecanej wartości i z tego powodu jest tutaj napis, że wartość ta jest niepokojąca. Obok wykresu może się też znajdować komunikat. Ten komunikat pojawia się tylko w przypadku, jeżeli następuje albo przekroczenie górnego zakresu normy, albo następuje przekroczenie tego najniższego zakresu wartości akceptowanych. Jeżeli następuje przekroczenie górnego zakresu, to pojawia się komunikat podobny do tego widocznego na ekranie, mianowicie, pojawia się komunikat codziennie tracisz ileś tam kilogramów białka. Skąd wiadomo, ile tego białka jest tracone? Na podstawie badań naukowych można ustalić, Ile gramów białka musi ulec rozkładowi, żeby zawartość mocznika w mleku uległa zwiększeniu o jedną jednostkę, i to jest około 4 gramów. Czyli 1 mg mocznika na litr mleka więcej sygnalizuje nam, że około 4 gramów białka uciekło nam w cudzysłowie ze żbacza. Na tej podstawie możemy wyliczyć, ile białka straciliśmy dla konkretnych dla przeciętnej krowy, a mnożąc to raz liczbę krów dojonych uzyskujemy informację o tym, ile białka straciliśmy w całym stadzie. I tu jest przykład liczbowy. Stada, w którym rzeczywista średnia ważona mocznika wynosiła 292 gramy, górna granica zalecana to 256 gramów, w związku z tym ta zawartość mocznika została przekroczona o 36 jednostek. Jeżeli te 36 jednostek wymnożymy razy 3,68, razy te blisko 4 gramy, to się okaże, że w tym stadzie przeciętnie na sztuce straciliśmy 132 gramy białka, co wymnożone razy 56 sztuk daje nam około 7 kg białka. Czy te 7 kg jest istotne, czy nie, to już jest do rozważenia przez hodowcę i ewentualnie przez jego doradcę. 7 kg białka to jest około 350 kg trawy. I ponieważ trawa jest tania, to zwykle taka strata nas nie martwi. Natomiast jeśli jest to okres zimowy, kiedy podajemy zwierzętom często drogie pasze białkowe, to te 7 kg białka odpowiadać będzie jakimś 20 kg śruty poekstrakcyjnej, która jest paszą drogą.